nazwa wzięła się stąd, że był to bardzo popularny, jest w naszej rzeczywistości lat 30. okrzyk wyrażający niezadowolenie, ogólnie rzecz ujmując. Natomiast nas zainspirował film Jerzego Kawalerowicza pod tytułem Śmierć prezydenta. Tam słowo hańba pada dosyć często. Dodajmy, że chodzi o śmierć prezydenta Gabriela Narutowicza. Natomiast w ogóle cała wasza muzyka poświęcona jest latom 20, 30, ale zdaje się, że znalazło się bardzo dużo odniesień do współczesności. Znaczy, te odniesienia są niezamierzone absolutnie, ponieważ cały koncept polega na tym, że to jest fikcja literacka, ogólnie rzecz ujmując, literacko-muzyczna. Tworzymy swój własny świat przedstawiony i przenosimy słuchaczy do lat 30. Na dodatek stworzyliśmy sobie taki pomysł, żeby to było linearne, czyli teraz mamy kwiecień 38 roku. I to jest osadzone w pewnych realiach historycznych tamtego okresu, natomiast wszystkie odniesienia do współczesności źle świadczą o współczesności. Dodajmy, że sam zespół powstał już parę lat temu, to nie jest taki świeży projekt, ale teraz nabieracie wiatru w żagle, dostaliście paszporty polityki. Sądzi pan, że to rzeczywistość wam pomogła rozwinąć skrzydła, czy i bez tego byście sobie poradzili? Znaczy, pewnie tak, aczkolwiek tak jak wspomniałem na paszportach właśnie, my naprawdę wolelibyśmy, żeby ta rzeczywistość nas nie doganiała i absolutnie moglibyśmy z pełną świadomością zrezygnować ze wszystkich nagród czy tak zwanej rozpoznawalności pewnej, o ile pewne rzeczy z tych tekstów, które wyśpiewujemy, by się nie powtarzały najzwyczajniej w świecie. To jest rodzaj muzyki, jak go określić? Dyskutowaliśmy tutaj z kilkoma osobami przed koncertem. Mieliśmy problem, jak was zaszufladkować. Znaczy, my nazywamy to różnie. To jest, według naszego wymyślonego pomysłu, jest to zbuntowana orkiestra podwórkowa. Natomiast w świecie jest to opisywane jako folk punk lub jako muzyka folkowo-miejska. Coś ten deseń. Ja lubię bardzo określenie folkcore, czyli połączenie właśnie folku i hardcore'u. No tak, ciekawie brzmi, ale jeszcze ciekawsze jest to, skąd bierzecie teksty. Twórcami muzyki punk rockowej, jak się okazuje, są Tuwim, Brzechwa. Jak najbardziej. Znaczy, punk rock nie jest kwestią pewnej estetyki, którą gdzieś tam można zaszufladkować, tylko pewnego podejścia, czy raczej antypodejścia, czyli łamania schematów, przewracania stolika i tak dalej. Więc te teksty, czy Tuwima, czy Broniewskiego, czy Szenwalda, takie właśnie są. One miały wywracać zastany porządek, więc jak najbardziej pasują do twórczości punkowej. Mhm. Pierwsze płyty, pierwsze apki wydaliście w ogóle za własne pieniądze, własnym sumptem. To z czego wy żyjecie? Jak w ogóle sobie radzicie? Czy da się z tego wyżyć, mówiąc wprost? Znaczy, część z nas już jest muzykami, żyje z muzyki, aczkolwiek hańba nie jest jedynym źródłem, że tak powiem, naszych dochodów. Część z nas najzwyczajniej w świecie pracuje. Nasz pierwszy i główny akordeonista, klarnecista jest na przykład programistą i do dzisiaj nim jest. Ja też nigdy nie zrezygnowałem z etatu, więc no, radzimy sobie jak możemy. No to życzę wam, żebyście mieli tyle tych koncertów i tyle tej muzycznej roboty, żebyście już musieli porezygnować z tych etatów. Z przyjemnością.